Nie od dziś jest wiadome, że sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej jest delikatnie, mówiąc. Okazuje się, że dodatkowo wyjazd Meghan Markle, 38L, i księcia Harry'ego, 35L, do Kanady pogorszył już i tak patową sytuację. Kłótnie, zdrady, medialne, walki i afery, wybuchają jedna za drugą na królewskim dworze. Reklama królowa Elżbieta 2 wraz z członkami swojej rodziny korzystają z pomocy doradców, które starają się ratować sytuację. Nie zawsze, jednak im to wychodzi, informacje przeciekają do mediów. Tak jest i tym razem, kiedy okazało się, że królowa nie do końca jest zadowolona z decyzji Meghan i Harry'ego. Przed świętami Bożego Narodzenia okazało się, że księżna i Książę Sussex nie zamierzają spędzić świąt, nie tylko z rodziną królewską, ale w ogóle wyjeżdżają z Anglii. Aby nieco odpocząć od atmosfery skandalu i nie chcąc kolejnych kłótni z księżną Kate i księciem Williamem, postanowili spędzić święta w Kanadzie. W Toronto. Święta już dawno się skończyły, a dopiero teraz okazuje się. Że królowa nadal czuje żal do wnuka i jego żony. Domagali się sześciotygodniowej przerwy na relaks i zobaczenia, co Ameryka im oferuje. Jej wysokość eksplodowała. Powiedziano mi, że odparła sześć tygodni. Możesz zrobić to na stałe. Wykrzyknik apostrof donosiło źródło National Enquirer. Ponoć królowa jest tak wściekła, że wysłała emocjonalną wiadomość do Harry'ego i Megan. Królowa odcina Harego i Megan. Po miesiącach bezskutecznych prób przywrócenia ich do rozsądku, chce umyć ręce i pozbyć się ich z rodziny, wyjawia źródło tygodnika. Zobacz więcej materiałów wideo.